witamy dziś, 15 listopada 2021 roku, na trzecim wydarzeniu w Warszawie z udziałem naszych miłych gości z Niemiec. Przed południem o godzinie 9.30 biurali oni udział w konferencji prasowej w Sejmie, gdzie przedstawili program współpracy z naszymi przedstawicielami, a więc z Konfederacją, ponieważ oprócz Grzegorza Brauna na konferencji prasowej brał udział również poseł Jacek Wilk, byli również inni reprezentanci poprzednich kadencji, między innymi był pan profesor Mirosław Piotrowski, eurodeputowany z poprzednich kadencji. O 11 natomiast mieliśmy inaugurację Poselskiej Komisji Śledczej, gdzie poza wymienionymi byli również przedstawiciele świata prawników, trzech mecenasów wsparło naszą inicjatywę, która przerodzi się w projekt Norymberga 2.0, która ma na celu doprowadzić do zgromadzenia materiału dowodowego, aby posłużył przyszłemu procesowi stworzeniu pozwu i być może konkretnego wyroku wobec decydentów tej pandemicznej histerii, która prowadzi wiele osób w Polsce i nie tylko do prawdziwej katastrofy, między innymi 100-kilkadziesiąt tysięcy tak zwanych nadmiarowych zgonów w naszym kraju. To posiedzenie pierwsze inauguracyjne Poselskiej Komisji Śledczej potrwało mniej więcej do godziny 14, po czym od 16 do 18 mieliśmy zamknięte posiedzenie naszych gości wraz z światem ekspertów, gdzie byli prawnicy, lekarze, specjaliści i mieliśmy możliwość uczestniczenia w takim meetingu bardziej, mniej więcej o charakterze dyskusji. Tym razem zapraszamy Państwa na spotkanie otwarte z udziałem publiczności, gdzie można zapytać o różne aspekty działalności pana doktora Filmisia oraz pani mecenas Viviane Fischer. Rozpoczniemy krótkim wstępem pana Rainera Filmisia, który naświetli swoją działalność oraz wizję współpracy, nazwijmy to polsko-niemieckiej, ale tu chodzi również o świat naprawdę międzynarodowy, ponieważ mamy relacje ze Stanów Zjednoczonych, z Afryki Południowej, z Portugalii, z Niemiec, z Włoch, z Francji i z innych krajów, aby powołać międzynarodowe ciała, które będą koordynować nasze prace. W tym momencie, po wystąpieniu pana Rainera Filmisia, zapraszam również Państwa do zadawania pytań i mam nadzieję, że po mniej więcej godzinie, dwóch najdalej będziemy kończyć nasze spotkanie w miłych nastrojach. Zapraszam teraz do słowa wstępnego dr Rainer Filmis. Bitte schön. Herzlich willkommen. Pokrótce podsumuję to, co powiedziałem dzisiaj rano podczas naszego spotkania, więc zarówno Viviane, jak i ja jesteśmy prawnikami. Ja praktykowałam przez 27 lat, reprezentowałam firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i konsumentów w sporach sądowych z dużymi korporacjami, często dopuszczającymi się nadużyć, i dowiedziałem się z mojej praktyki reprezentowania klientów przed sądami niemieckimi, że sprawiedliwość nie jest dla wszystkich, sprawiedliwość jest dla bogatych. Through our professional activities, I'm talking about myself and my firm. We used to be 17 lawyers. W mojej działalności profesjonalnej i moja firma prawnicza to 17 prawników, którzy reprezentują klientów i reprezentowali ich w sporach prawnych z takimi firmami jak Deutsche Bank, które w moim odczuciu jest jedną z najbardziej zbrodniczych korporacji na świecie. Doskonale o tym wiem, bo sam dla nich pracowałem.
Również reprezentowałem konsumentów w sporach przeciwko Volkswagenowi i przeciwko dużemu przewoźnikowi Kuhne Nagel. I wiem, że sądy w Niemczech nie są całkowicie niezależne. This is very clear if you look at what our chancellor once suggested. She said she came up with the idea that Więc to jasno znalazło potwierdzenie w tym, co powiedziała nasza kanclerz. Powiedziała, że Deutsche Bank ma strategiczne znaczenie dla systemu państwowego, co oznacza, że de facto Deutsche Bank jest ponad prawem i że nie podlega wymiarowi sprawiedliwości. Mówiąc kanclerz Niemiec, mam na myśli Angelę Merkel. Podczas naszych sesji, naszych przesłuchań, które odbywały się w ramach naszej komisji śledczej do spraw koronawirusa, dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę de facto ona nie jest naszym kanclerzem, jest czyimś kanclerzem, ktoś pociąga po prostu za sznurki. To make a long story short, podsumowując, z mojego doświadczenia zbieranego przez 15 czy 17 lat wraz z moimi kolegami z firmy, to wszystko doprowadziło nas do tej sytuacji kryzysu koronawirusa, w której już nie walczymy tylko przeciwko jednej dużej korporacji, tylko dziesiątkami czy nawet setkami korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego czy technologicznego. So we have known for a long time that there's something Od dawna byliśmy pod wrażeniem, że w sądach niemieckich nie dzieje się dobrze, że coś jest nie tak z sędziami, ale nie mogliśmy tego nazwać i teraz nam się to udało. Now through this corona pandemic we have learned Więc ten kryzys koronawirusa pokazał nam, że sądy niemieckie nie tyle nie są niezależne, ale są to, czy je korupcja. I nie mam tutaj na myśli przekupstwa czy łapówkarstwa, ale to, że jak niezależny może być sąd, w którym raz do roku sędzia poddawany jest ewaluacji dokonywanej przez prezesa sądu i może się okazać, że jeżeli nie wziął pod uwagę jakiegoś aspektu związanego z zatrudnieniem albo nie uznał, że organizacja ma znaczenie systemowe, no to może skończyć się to zakończeniem jego kariery. I have always managed to keep my balance because I can not only practice law. Zawsze udawało mi się zachować równowagę, bo mam prawo wykonywania zawodu nie tylko w Niemczech, ale też w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. I do czasu pandemii koronawirusa sądy w Stanach, w Kalifornii działały dobrze, ponieważ sędziowie, szczególnie sędziowie stanowi, wybierani są przez ludzi, więc to gwarantowało ich niezależność. So this is my background. This is the experience that I come from. Then in takie jest moje doświadczenie zawodowe. No i później nastąpił marzec 2020, który zastał mnie i moją żonę na naszym ranczu w Kalifornii. Ja chciałem tam zostać, moja żona niekoniecznie, ponieważ uważa, że w Kalifornii brakuje kultury, że żeby iść na dobrą kolację, trzeba zapłacić dwukrotność ceny, którą zapłacilibyśmy w Europie, a nadal jedzenie nie jest dobre, więc ona chciała wrócić. I wtedy nastąpił koronawirus i ja wróciłem do tego środowiska wrogich sędziów, którzy właśnie wspierają takie organizacje jak Deutsche Bank. So when I then heard all these stories from our friends and relatives in Germany and Skontaktowałem się wtedy ze znajomymi, z przyjaciółmi z Europy, dowiedziałem się o obostrzeniach związanych z lockdownem, o tym, że ludziom każe się nosić te filtry do kawy nazywane powszechnie maskami. I moja żona miała takie samo podejście do całej sprawy jak ja, ale stwierdziła, że być może jest to dla nas szansa, żeby wrócić do Niemiec. No ale chciałem wrócić, ale nie chciałem pozostać bezczynny i w ten sposób skontaktowałem się z Wolfgangiem Wodakiem, który zapoznał mnie z Vivian i powiedział, to jest właśnie ta kobieta. Spotkaliśmy się w Berlinie na początku lipca 2020 roku i ja zaproponowałem, że może dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie sympozjum, które potrwałoby nawet cały weekend, ale Vivian powiedziała, że to nie jest dobry pomysł, bo to będzie za dużo informacji naraz i że być może lepiej zorganizować taką komisję śledczą, komisję do spraw przesłuchań. I wtedy w 5 czy 6 tygodni rozprawimy się z tematem.
Komisja została powołana 10 lipca 2020 roku, ale temat nadal się nie zakończył. In the meantime, we have, I think, had 78 maybe sessions, meaning once a week we meet on Fridays usually, and we have interviewed over 150 very well-known experts from all over the world, including Robert Kennedy of Children's Health Defense. He is very much anti-vaccination. He knows everything about vaccinations, including Dr. Robert Malone. Robert Malone is the inventor of the mRNA technique. On na początku był dosyć, podchodził z rezerwą do swoich zeznań, ale potem otworzył się i jasno powiedział, że jest to eksperymentowanie na nieświadomych niczego jednostkach, że stanowi to pogwałcenie prawa, pogwałcenie wszelkich zasad etyki lekarskiej i naruszenie postanowień konwencji norymberskiej. Dr. Mike Yeadon, who is the former vice president of Pfizer, explained to us how these so-called vaccines are have a very high potential of doing a lot of damage and killing people. Przesłuchaliśmy wiele innych osobistości byłego prezesa Pfizera, Mike'a Yeadona, który powiedział jasno, że te szczepienia są niebezpieczne, że mogą prowadzić do poważnych powikłań i nawet do śmierci. Czy Luca Montagnier, zdobywca Nagrody Nobla francuskiego, który powiedział, jak te szczepienia zmieniają, wpływają na DNA, jakie powodują skutki uboczne i jak niszczą zdrowie, i również byłą sekretarz amerykańską Catherine Austin Fitz. I w ten sposób zyskaliśmy pełny obraz sytuacji. Chcieliśmy uzyskać odpowiedź na trzy podstawowe pytania. Pierwsze to pytanie, jak niebezpieczny jest wirus, bo to, że istnieje, jest wiadome, ale pytanie, jak niebezpieczny jest wirus, o którym nawet WHO mówi, że współczynnik śmiertelności wynosi tylko 1,5% dla niego. Również przesłuchaliśmy, potwierdza to John Unides z Uniwersytetu Stanfordskiego, że w takim wypadku, kiedy wirus nie jest bardziej niebezpieczny niż zwykła grypa, nie powinno podejmować się i wprowadzać żadnych środków dodatkowych środków ostrożności. Drugie pytanie to pytanie na temat niezawodności testów PCR. Profesor Drozden, który te testy rozpropagował, tak naprawdę nie ma tytułu profesorskiego, to jest pan Drozden, wypowiedział się na temat tego, nie ujawnia tego, że tak jakby ten test nie został w ogóle zaprojektowany do tego, żeby wykrywać infekcje, więc w ten sposób daje w 100% fałszywe pozytywne wyniki. So in short, the virus is no more dangerous than the common flu. The survival rate is 99.97%. It is completely irrelevant for children. Children have, statistically speaking, absolutely no risk of getting sick. Więc kolejna sprawa to jest kwestia przeżywalności. Stopień przeżywalności koronawirusa to 99,97%. Nie infekcją nie ulegają dzieci, nie chorują i nie umierają ze względu na niego. No i test PCR, który stanowi podstawę wprowadzenia wszelkich obostrzeń i ustawienia, że ktoś jest przypadkiem koronawirusa, który nie jest niezawodny, bo został zaprojektowany tak, żeby dawać w 100% wyniki, fałszywe wyniki pozytywne. No i pytanie, co za tym stoi w takim razie? No i pytanie, co za tym stoi, jeżeli nie stoją za tym względy zdrowotne? Łatwiej na nie odpowiedzieć, kiedy przeanalizujemy trzecie pytanie, które zadawaliśmy, czyli pytanie o to, jakie są skutki, jakie szkody czyni ta cała pandemia, czyli wprowadzenie masek, wprowadzenie dystansu społecznego czy szczepień. I rozmawialiśmy też na łonie naszej komisji z wieloma psychiatrami i psychologami i ustaliliśmy, że to ta szkoda, którą te wszystkie obostrzenia wprowadzają, nie jest przypadkowa, ona jest intencjonalna. Okay, let me quickly conclude this summary so that it doesn't get too long and then we can get into the details. The big question of course is how do we end all this?
Więc już nie przedłużając, podsumuję. Co możemy zrobić, żeby położyć kres tej sytuacji? Musimy powstać jako ludzie i sprzeciwić się, powiedzieć, że to my decydujemy, bo to my jesteśmy ludźmi. Nie możemy pozostawić tego sądom, bo sądy może posprzątają po całej sytuacji, ale na tę chwilę są zbyt infiltrowane przez drugą stronę, żeby mogły podejmować decyzje. Więc na pewno pominąłem kilka kwestii i myślę, że jeszcze sobie o nich pomówimy w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, ale teraz chciałbym jeszcze przekazać głos Vivian, bo to tak naprawdę ona jest matką tej komisji. Well, my name is Vivian Fischer, I'm an attorney at law and also an economist. And interestingly, it was also on a ranch that I had the feeling that something was severely wrong. I live in Berlin, like most of the time. Więc nazywam się Vivian Fischer, jestem prawnikiem i ekonomistą i też miałam wrażenie, kiedy to wszystko się zaczęło, że coś jest nie tak. Generalnie mieszkam w Berlinie, ale w czasie, kiedy zaczął się lockdown, byłam na moim ranczu, bo hoduję bardzo rzadki gatunek owcy, mam ich 135 i jest ich generalnie na świecie niewiele więcej. I na początku pomyślałam, że to jest taka chwilowa panika, jeszcze nie było wielu przypadków śmiertelnych w tamtym momencie i pomyślałam sobie, że to wszystko szybko minie. Więc może po prostu spędzając czas na wsi mamy świeższe spojrzenie i inną perspektywę na niektóre rzeczy, ale kiedy lockdown się zaczął, to ja pomyślałam sobie, że coś tu jest nie tak. Przede wszystkim, że zostaje zachwiana zasada proporcjonalności, że pogwałceniu ulegają nasze podstawowe prawa jako jednostek. Pomyślałam tak jako prawniczka, a jako ekonomistka przeraziłam się, jeżeli chodzi o negatywne skutki, jakie to wszystko wywrze dla naszego systemu. Pomyślałam sobie, czemu ktoś podejmuje tak duże ryzyko wielkich szkód dla populacji, kierując się dobrem tych kilku osób gdzieś tam na horyzoncie, które zostały dotknięte problemem. Więc natychmiast pomyślałam, że to jest kwestia polityczna. But I still had the sort of the hope that it could be just fear driven, you know, because there were these pictures from Italy. So I thought maybe it was some sort of overreaction and I started a petition. Chancellor Merkel, please contact. Więc to wszystko było sterowane strachem. W pierwszych dniach do Angeli Merkel skierowano petycję, którą w ciągu tylko pierwszych dni podpisało 30 tysięcy osób, a potem podpisywali ją inni, żeby zrobić jakieś badanie na reprezentatywnej próbce dotyczącej infekcji i przedstawić jakieś niezaprzeczalne dane na temat koronawirusa. Ale tak się nie stało. Wiele osób zaczęło pisać do mnie, że na przykład mają problem z dostępem do lekarza, przez to cierpią na różnego rodzaju problemy, również problemy natury psychologicznej. A z drugiej strony zaczęłam dostawać informacje od znajomych pracujących w szpitalach, że media przedstawiają obraz przeciążonych szpitali, podczas gdy pracownicy tak naprawdę są na urlopach, bo nie mają za wiele do roboty, a dyrektor szpitala ucina sobie drzemkę w przerwie na lunch. Yeah, so I had more and more questions and I got in touch with a lot of scientists through the petition. Więc zaczęłam zadawać pytania naukowcom, z którymi skontaktowałam się właśnie dzięki tej petycji i postanowiliśmy się spotkać, żeby zbadać sprawę dalej. Również jeżeli chodzi o te przeciążone i zatłoczone szpitale, to same media przyznały, że nigdy taka sytuacja nie miała miejsca i że to było tak zwane kłamstwo na ojomie, tak to nazwały media, więc okazało się, że te wszystkie problemy były przesadzone, że tak naprawdę same media i też politycy przyznali, że noszenie masek nie ma większego sensu, ale nadal kontynuowały wprowadzanie tego typu obostrzeń. No i to wszystko doprowadziło mnie do myślenia, że stoi za tym jakaś inna przyczyna natury politycznej albo jakiejś innej, ale na pewno niezdrowotnej. Yeah, and in the meantime, the Corona Committee has turned into a hub, basically, also for information. We have a whistleblower tool, and a lot of people who are still hesitant to come out to the public because they fear for their jobs or, like, are afraid of other
Więc komisja dotycząca koronawirusa tworzy materiały informacyjne w formie filmów czy takich materiałów o charakterze informatorskim. Oczywiście wiele osób boi się mówić otwarcie na te tematy, bo boi się na przykład o utratę stanowiska albo o inną presję społeczną w związku z mówieniem otwarcie na temat tego, co się dzieje. Ale inni przychodzą do nas i otwarcie o tym mówią. Publikujemy takie filmy, na przykład film o sytuacji w Domu Spokojnej Starości w Berlinie, w którym 30 staruszków zostało zaszczepionych i bezpośrednio niemal z dnia na dzień 8 osób zmarło. Było to o tyle dziwne, że wiemy, że jedna osoba jeszcze dzień wcześniej grała na pianinie, była w doskonałej formie, więc nawet biorąc pod uwagę wiek zaawansowany, jednak coś mogło wpłynąć na tę śmierć. Daliśmy też znać prokuratorowi okręgowemu, ale nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi, więc wiemy, że w sposób działając zgodnie z zasadami prawa nic nie jesteśmy w stanie zrobić, więc naszą misją jest teraz po prostu zebranie dowodów, informacji i przekazanie ich możliwie najszerszej publiczności. Yeah, my last remark is, I think the most important thing is that we connect internationally, because that also, you know, makes it all of a sudden possible to see that you have the same thing going on all around the world in each country, except for a few countries who took a different path, but some of them are going back and forth and seem to be used to, you know, like for instance, Denmark, everything was fine, and boom, they're now back to some sort of lockdown situation. You know, it's like it's going, it's a kind of meandering around, but basically it's the same. Więc ważne jest szczególnie to, żebyśmy łączyli się na arenie międzynarodowej, bo łatwo wtedy dostrzeżemy, że właściwie we wszystkich pojedynczych krajach dzieją się dokładnie te same rzeczy. Oczywiście z kilkoma wyjątkami państw, które podążyły nieco inną ścieżką, ale nadal w państwach takich jak Dania widzimy, że oni niby już dali sobie radę z koronawirusem, a teraz znowu wrócił lockdown, więc trochę manewrują i nie są w stanie rozwiązać sytuacji do końca. Generalnie widzimy, że to są te same procedury, ta sama historia, że to jest problem o znaczeniu systemowym. Ja też rozmawiałam z przyjacielem z Nepalu, który powiedział, że oni na przykład mieli lockdown przy zerowej śmiertelności u siebie w państwie. W Polsce też na pewno podobne działania są do zaobserwowania i ważne jest to, żebyśmy odwołali się do międzynarodowej solidarności i wspierali się nawzajem i podejmowali działania na poziomie międzynarodowym, bo to też pomaga nam chronić aktywistów w poszczególnych państwach. Dziękujemy serdecznie naszym miłym gościom z Niemiec za słowo wstępne. Zgodnie z tym, co zapowiadałem na początku, teraz jest możliwość zadawania pytań. Moje pytanie brzmi, kto wyizolował tą chorobę? That's a good question. There are many scientists out there who are saying that this virus has never been isolated. Others are saying, yes, it has been isolated. I am not convinced. I do not think that the virus has been isolated, but I do not want to get into this fight because it doesn't really matter. To bardzo dobre pytanie. Wielu naukowców uważa, że wirus został wyizolowany, inni, że nie. Ja nie jestem przekonany, ale tak naprawdę nie mieszam się w to, bo uważam, że to nie ma znaczenia. Być może on nie został wyizolowany tak jak naturalny wirus, stało się to bardziej na zasadzie, jakby to miało miejsce w modelu komputerowym, ale nie jestem przekonany. W każdym razie uważam, że to nie ma znaczenia, bo jeżeli to jest po prostu normalna grypa i mamy do czynienia bardziej z pandemią,
testów PCR, a nie pandemią koronawirusa, to po prostu dorwijmy tych gości, którzy za to odpowiadają, czyli Drozdena, Fauciego, Titrusa, całe WHO. Po prostu prześledźmy dowody i dowiedzmy się, kto za tym stoi, bo głęboko wierzę, że tak naprawdę oni są tylko marionetkami i okażą się tchórzami, którzy nam wyjawią ten sekret. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Ja bym podrążył ten ostatnią pańską wypowiedź pewnymi szczegółami, ponieważ omówiliście państwo cztery obszary tak naprawdę. Obszar medyczny, obszar prawny, obszar polityczny, obszar ekonomiczny i bardzo enigmatycznie powiedzieliście o systemie, że jest to problem systemowy. My w Narodowym Instytucie definiujemy, że to jest problem ekonomiczno-systemowy. Ze względu na to, że to korporacje, wielkie korporacje, czy to medyczne, czy medialne, tym całym procesem sterują. Dodatkowo wspierając się ekonomicznie pieniądzem, który jest w bardzo wąskiej grupie ludzi, która tym obszarem steruje. A tak naprawdę chodzi o to, żeby przejąć wypracowany przez nas majątek i okraść nam pracę. Czy państwo podzielacie ten pogląd? Dziękuję bardzo. Yes, I agree. We did take a close look at the medical issues because that's how we started. Tak, zajęliśmy się kwestiami medycznymi, bo na samym początku chcieliśmy się dowiedzieć tego, czy ta choroba jest rzeczywiście groźna, ale potem jak odkryliśmy, że nie spowodowała żadnych nadmiarowych śmierci, może oprócz takich wyjątków jak Nowy Jork czy Bergamo, gdzie były pewne piki śmiertelności, ale głównie ze względu na błędy medyczne. Więc kiedy tylko uznaliśmy, że to nie jest kwestia zdrowotna, zaczęliśmy się skupiać nad całą szkodą, którą spowodowały obostrzenia i doszliśmy do wniosku, że to nie było tylko zaniedbanie, to było intencjonalne działanie i z tego, co mówią takie osoby, jak na przykład Catherine Austin Fitz, która odwołuje się do grupy, wąskiej grupy decydentów, którzy po prostu sterują tym całym przedstawieniem gdzieś z drugiego rzędu, którzy traktują polityków jako marionetki. Ja nie wiem, czy to jest 300 czy 3000 najbogatszych rodzin, ale prawda jest taka, że oni stworzyli takie firmy inwestycyjne jak na przykład BlackRock czy Vanguard, które po prostu reinwestują w takie organizacje jak Deutsche Bank. 10% udziałów Deutsche Banku jest w rękach BlackRock, więc tak naprawdę jest w pełni kontrolowany. Nie wiem, może uczestniczą też w tym Chińczycy czy Katarczycy. Więc wiemy to na pewno. I ja mówię o tym, że jest to intencjonalne, nie dlatego, że sobie tak wymyśliłem, tylko dlatego, że wszyscy ci ekonomiści to nam powtarzają, czy to Ains Voigt, czy Leslie Manuki, która powiedziała, że dlatego Europa jest celem, bo tak naprawdę Europa jest już dawno spłukana, że pieniądze podatników były wykradane przez całe lata i nawet fundusze emerytalne są już puste. So in essence, the big question, of course, is why are they doing this? Ale odpowiadając na to, największe pytanie, po co oni to wszystko robią? Dlatego, bo się nas boją. Nie wiadomo, czy jest ich 3000 czy 10 tysięcy, ale jest ich mało. I my właśnie dowiedzieliśmy się, że oni nas okradają. I ten sekret wyszedł na jaw, bo okradali nas przez lata poprzez wielkie korporacje. Więc teraz wymyślili coś, żeby odwrócić naszą uwagę i był to koronawirus, a tak naprawdę są to socjopaci i psychopaci, to potwierdzają psychologowie i profesorowie, których przesłuchaliśmy, którzy potwierdzają to. Potwierdza też to wywiad, który nazywa tę całą akcję wielką operacją psychologiczną, która ma na celu wystraszenie nas wszystkich, żebyśmy przestali myśleć i zaszczepili się czymś, co nie jest nawet szczepionką. Pani miała pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, nawet nie
Jasne, no najpierw się przedstawię. Witam serdecznie, nazywam się Dominika Dominiak, jestem artystką i działaczką społecznościową, reprezentuję niezależne media, Polkę TV, niezależną telewizję internetową. Na potrzeby działań społecznościowych stałam się lobbystką, miałam przyjemność reprezentować m.in. Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców w spotkaniu online z prezydentem Wałbrzycha, który się niestety nie wstawił, w sprawie uchylenia uchwały o przymusowych szczepieniach. Na potrzeby działań społecznościowych założyłam też Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka. Mam kilka pytań. Na początku chciałam się odnieść do ostatniej wypowiedzi tutaj pani i jeszcze na wstępie chcę wam podziękować za waszą obecność, za to, że przyjechaliście, jesteście przykładem też dla innych i daje to napęd do działania i do właśnie wyłonienia się z cienia tych prawników, którzy czują, myślą to samo, a dalej się, że tak powiem, nie wychylają, tak więc dziękuję wam za to. Pani wypowiedziała się na końcu, że właśnie, żeby się zrzeszać, właśnie między innymi po to tu przyjechałam, żeby was zapytać, czy jesteście otwarci na to, żeby w jak najszybszym tempie, bo czasu nie mamy zbyt dużo, żeby zrzeszyć się stowarzyszenia właśnie z różnych krajów, w tym właśnie Stowarzyszenie Lekarzy, z którym dzisiaj mieliście przyjemność mieć spotkanie. Mam też bezpośredni kontakt z byłym już sędzią Rui Castro, który został pozbawiony w Portugalii wykonywania swojego zawodu, ponieważ się publicznie przeciwstawił. Też ostatnio był z nim wywiad w niezależnych mediach. Jest otwarty też na to, żeby właśnie zrzeszyć się i ze Stowarzyszeniem Prawników z Niemiec, lekarzy z Niemiec, z Polski. W świetle prawa międzynarodowego, kiedy są zrzeszone stowarzyszenia, inaczej jest to respektowane, kiedy są wysyłane pozwy. I czy jesteście gotowi na to, żeby podjąć po prostu taką współpracę w trybie natychmiastowym i się zrzeszyć? Pierwsze pytanie. Yeah, yes, of course we're open to all that. You know, we actually, like with regards to the judges, we were contacted by a judge, and like a still active judge, and we were basically the hub through which a lot of still active judges and attorneys, district attorneys, formed a group, because we were sort of the hub of trust, you know, because it's kind of dangerous for them, because they're civil servants, and if they do something outspokenly, you know, it can be used against them, and of course... Tak, jak najbardziej jesteśmy otwarci na kontakt z sędziami. Stworzyliśmy sami taki hub zaufania zrzeszający sędziów i prokuratorów okręgowych, bo to są urzędnicy państwowi, którzy po prostu bali się konsekwencji mówienia otwarcie o tych sprawach, bali, nie wiedzieli, z kim się kontaktują, do końca bali się troli, więc jak najbardziej już to robimy. Jesteśmy w kontakcie z wieloma organizacjami i chętnie nawiążemy współpracę z organizacjami z Polski. Jak najbardziej też chętnie spotkamy się z tym sędzią, o którym pani wspomniała. To będzie dla nas bardzo interesujące. Uważam, że warto, żebyśmy byli widoczni na arenie międzynarodowej, bo to zapewnia nam ochronę. Ważne, że jeżeli już coś wiemy, to żeby nie zatrzymywać tego dla siebie, tylko dzielić się informacjami, bo wtedy najlepiej możemy reprezentować swoje interesy. Let me add one thing. My favorite movies have always been westerns. They're so simple. It's good against evil. And that's what this is all about. And when it comes to this realization, then it's us, we're the good guys. It's so obvious because the other side, everyone is dropping their masks right now, and we can see who they really are. We can see who is really evil. We know that there are many people out there, judges, politicians, media people, who we will never be able to trust again. Moim ulubionym gatunkiem filmowym zawsze były westerny i tam zawsze widzieliśmy walkę dobra ze złem i to jest to, co obserwujemy tutaj i my jesteśmy po tej dobrej stronie. Tamta strona właśnie zrzuciła maski i pokazała swoje prawdziwe oblicze i to są sędziowie, politycy, przedstawiciele mediów, którzy po prostu nas zdradzili, więc ważne, żebyśmy się połączyli, bo kiedy będziemy działać razem, to w tym będzie, to będzie źródło naszej siły. Nie będziemy działać w odizolowaniu, jesteśmy istotami społecznymi i tylko przez taką współpracę na arenie międzynarodowej możemy wymieniać informacje i nie dać sobie wmówić, że na przykład to, co dzieje się w Niemczech, jest jakimś odosobnionym przypadkiem. Nie jest. To dzieje się wszędzie na całym świecie. Sorry, let me just add one thing.
I think that is also why, you know, with these lockdowns and the social distancing, I think they are also really trying to kill this, keep us apart, because this is, you know, this is where the energy is. Like when we get together, also when we're physically getting together, like here, you can feel, you know, a different level of energy. There's a lot of ideas, there's a lot of, you know, friendship. Tak, lockdown wprowadził nam obostrzenia takie jak dystans społeczny i to wszystko miało na celu, żeby nas od siebie oddzielić, bo kontakt fizyczny sprzyja wyzwalaniu się nowej energii, nowym pomysłom, wzajemnej miłości i przyjaźni i to wzmacnia takie nasze poczucie, że gramy w jednej drużynie. I nawet my tutaj będąc mamy wrażenie, kiedy spotykamy ludzi, którzy podzielają nasze poglądy, mamy wrażenie, że znamy się już od lat, bo po prostu wiemy, że działamy w słusznej sprawie. Dlatego druga strona wkłada tyle wysiłku w to, żeby nas rozdzielić, żeby nas powstrzymać przed rozmowami, przed wyjściami do pubu, gdzie być może moglibyśmy zacząć myśleć nie po ich myśli i może zdecydowalibyśmy o tym, żeby jednak przeciwstawić się temu systemowi, więc musimy po prostu zrobić wszystko, żeby znaleźć sposoby na to, żeby być bliżej siebie. To wspaniale. Myślę, że Rui Castro będzie bardzo szczęśliwy na wasze tak, żeby połączyć się i zrzeszyć właśnie w miarę możliwym trybie natychmiastowym. Pan wspomniał o tym właśnie, że wychodzi na jaw to, że oni okradali nas ludzi. Myślę, że oprócz tego jeszcze faktem jest to, o czym opowiadają starożytne kultury, chociażby starożytne Wedy, które mówią o ukończeniu ery upadku świadomości, czyli Kali Yuga, wchodzimy w Satyugę, w erę świadomości. Według wielu osób, które rozwijają się duchowo i są wierzące, jest opinia, że boją się przebudzenia ludzkiej świadomości, też tak uważam. I chciałam zapytać, bo mowa jest o protestach. W Polsce, tak jak i na całym świecie, aczkolwiek w Polsce nie było tak licznej liczby ludzi na protestach jak w Niemczech, dają one nam siłę tym, którzy przychodzimy. Oczywiście w mass media tego nie pokazują. Czy widzielibyście możliwość po już zrzeszeniu stowarzyszeń międzynarodowych, aby zrobić wspólny protest w internecie? W internecie, gdzie moglibyśmy wspólnie wszyscy uczestniczący w takim proteście złożyć pozwy zbiorowe z różnych krajów. Yes, I think if the right time comes, I shouldn't say if, when, it will come. When the right time comes, I think it'll be crucial for all of us to be connected, for the light side to be connected, because we're so much stronger than the other side. I don't know if we have reached the right time yet, but I'm sure we soon will, because this has been very exhausting. For most of us, it has been very exhausting. But you're absolutely right to point to the spiritual level, because I've always realized, not always, but since we started. Więc tak, kiedy nadejdzie dobry moment, na pewno kluczowe będzie, żeby się połączyć i żeby zjednoczyć tą całą jasną stronę mocy. Myślę, że wkrótce będziemy na to przygotowani. Dobrze, że wspomniała Pani o tym wymiarze duchowym. Wydaje mi się, że to jest kluczowe, bo w toku działań naszej komisji zrozumiałem, że jest coś więcej ponad edukację i składanie pozwów w sądach. Ja osobiście nie jestem religijny, nie wierzę w żadną zorganizowaną religię, raczej uważam, że chodzi tam o po prostu sprawowanie władzy, ale ja i moja żona zgadzamy się co do tego, że jest jakaś kosmiczna, duchowa siła, być może religijna, można nazwać ją dowolnie. I tu posłużę się historią bardzo poruszającą, którą podzielił się z nami jeden z lekarzy, który zeznawał przed naszą komisją. Otóż pewnego dnia poszedł wypłacić pieniądze z bankomatu i spotkał w lobby banku staruszkę w masce. Staruszka przestraszyła się, że on nie ma maski, zachęcała go do założenia jej, on odmówił.
i wyjaśnił jej, że wcale nie musi jej nosić. Zbliżył się do niej, zdjął jej maskę i przytulił ją. I ona się rozpłakała, mówiąc, że w ciągu ostatniego roku nikt nie zrobił dla niej tak wiele i nie była z nikim tak blisko. I myślę, że to jest sedno, że tu chodzi o ludzkość, o nasze poczucie empatii, bo ci po drugiej stronie nie mają żadnych uczuć, nie mają empatii, są po prostu potworami. Pytanie z internetu od naszego widza. Pan Bartłomiej pyta, czy przewidują Państwo pociągnięcie do odpowiedzialności karnej przedstawicieli mediów, którzy w sposób ewidentny i bezdyskusyjny wprowadzili i nadal wprowadzają w błąd europejską i światową opinię publiczną poprzez publikację i powielanie niewątpliwie fałszywych danych na temat ilości zgonów w związku z pandemią oraz na skutek tak zwanych szczepień. Najbardziej chyba jaskrawym przykładem jest tu kłamstwo na temat tak zwanych trumień z Bergamo, których, jak wszyscy wiemy, nigdy nie było. Yes, we will hold them accountable. We have a very good friend who used to be our most important legal advisor on the Corona Committee. His name is Professor Dr. Martin Schwab. He's not related with the evil Schwab. He's a great man. It's just that he's under a lot of pressure right now from his university. Tak stanowczo pociągniemy ich do odpowiedzialności. Mamy dobrego przyjaciela, który doradzał nam w sprawach prawnych, profesora doktora Martina Schwaba, który nie ma nic wspólnego z tym złym Schwabem, który teraz znalazł się pod silną presją ze strony swojego uniwersytetu, ale nadal wspiera nas jakby nieoficjalnie. I on przedstawił swoją opinię ekspercką, napisał taką długą ekspertyzę na temat roli mediów w całym procesie, zrobił to trochę w obronie Wolfganga Wudaka, który był kreowany przez media na takiego typowego prawicowego nazistę, jak to zwykle media czynią. Pytanie jest inne. Nawet jeżeli ich pociągniemy do odpowiedzialności, to ilu z nich nadal tam będzie, bo zdaje się, że te osoby mają niską przeżywalność, być może po prostu już zagrali za mocno i ktoś się na nich czai, ale jeżeli będziemy mieć okazję, to na pewno się z nimi rozliczymy. One thing I should add, our friends in France, they are one step ahead of us. They're already filing complaints, criminal complaints. Mamy dobry przykład płynący z Francji. Francuzi są o krok przed nami, bo oni już składają pozwy karne, właśnie zaskarżające media publiczne za to, że wprowadzają w błąd, jeżeli chodzi o szczepienia, i to może być dla nas dobry przykład, dla nas Polaków i Niemców. Because it seems that the person who asked the question said that these coffins in Bergamo did not exist. I mean, to our knowledge, and that was actually like published in the mainstream media in Berlin, or Berliner Zeitung, I think, or Berliner BR, Berliner Rundfunk, I don't know, like one of the mainstream media outlets published. Wracając do kwestii poruszonej w pytaniu, do tych trumien w Bergamo, to rzeczywiście atakowały nas te obrazy. Jedna z głównych gazet berlińskich również je publikowała, i generalnie media. Generalnie prawda jest taka, że te trumny istniały, ale było ich tak dużo ze względu na to, że wydano nakaz, żeby wszyscy zmarli zostali spaleni, co nie jest dosyć popularną praktyką we Włoszech, więc dlatego było tych trumien tak dużo, ale rzeczywiście te media przedstawiły bardzo dramatyczny obraz, że jest ich tak wiele, że są transportowane vanami, ale one istniały, tylko prostując. Bardzo dziękuję za odpowiedź, którą wcześniej, na pytanie, na które zadałam, za odpowiedź waszą. I tak nawiązując jeszcze do tej wypowiedzi, właśnie słowo religijny, etymologia, znaczy poszukujący, więc jest błędnie mylone z wyznawaniem danej religii, a moje pytanie tyczyło się, uwzględniało przekazy starożytnych cywilizacji, które nie miały nic z religią wspólnego. Chciałam jeszcze zapytać taką rzecz. Co jako prawnicy byście mogli podpowiedzieć w kwestii przebudzenia świadomości policjantów i wojskowych, gdyż to urzędnicy, policjanci, wojskowi wykonują rozkazy odgórne, to oni realizują plan tego systemu
I to oni w pierwszej kolejności są postawieni przeciwko nam, zwykłym ludziom. Zainicjowałam taką akcję Policja w służbie dla narodu poprzez uświadamianie policję, żeby ludzie dołączali, wysyłali maile, tudzież z pytaniami uświadamiającymi policjantów, gdyż miałam okazję z kilkoma policjantami rozmawiać, w tym z dzielnicowym z mojej dzielnicy. I widzę, że policjanci no, nie są świadomi tego, co się dzieje, nie są świadomi tej wiedzy, którą wy przekazujecie. I jaka jest wasza rada? Co można jeszcze dołączyć właśnie do tego, żeby przebudzić ich świadomość? I czy widzielibyście możliwość i chęć zainicjowania czegoś takiego u was w kraju? Dziękuję. It was only last Friday, when we had our 78th session, that we spoke with two other psychiatrists, one from France and the other one from the United States. And they explained to us that it's all about knowledge, all about understanding what is going on. Of course, it makes the most sense to get in touch with the police and the military, because maybe they're going to get the order to go after us. We have seen a short video clip Niedalej jak w zeszły piątek podczas 78. sesji naszej komisji przesłuchiwaliśmy dwóch psychiatrów ze Stanów Zjednoczonych i z Francji i oni się zgodzili co do tego, że tu chodzi o szerzenie wiedzy, że ważne jest szerzenie takich akcji wśród policji i przedstawicieli wojska, bo mogą w każdej chwili dostać rozkaz, żeby po prostu nas dorwać. Widzieliśmy taki film, w którym żołnierz australijski mówi o tym, że teraz trwają szkolenia z tego, jak dostać się do czyjegoś domu, jak sforsować drzwi i wyprowadzić kogoś na zewnątrz, żeby przymusowo go zaszczepić. I to jest coś absolutnie niedopuszczalnego i złego. Na poziomie wewnętrznym, takim duchowym, myślę, że wojskowi i policjanci mają wewnętrzny kompas, który im mówi, co jest dobre, a co złe i że wiedzą, że takie działanie jest absolutnie bezprawne. No i możemy im to tylko pomóc lepiej zrozumieć i mieć nadzieję, że nie uwierzą, że muszą wykonać taki rozkaz. Myślę, że nieważne, czy są to osoby religijne, czy po prostu wierzą w jakąś równowagę w kosmosie, myślę, że większość ludzi uważa tak samo i że nie wykonałaby takiego rozkazu, a jeżeli by tak zrobiła, to po prostu spotkałby ich marny koniec. I just wanted first of all to say that I really appreciate what you're doing and I've been following you, Mr. Vermish, for more than 12 months now, and I feel that there is hope. I'm just a concerned citizen. My name is Dorota Vigier. I'm not with press. I'm just here privately. Given, you know, everything that has been going on for the last 20 months, Bardzo dziękuję za to wszystko, co Państwo robią. Bardzo doceniam Państwa wkład w tę działalność przez ostatnich 12 miesięcy. Ja jestem zatroskanym obywatelem, nie reprezentuję mediów. Moje pytanie brzmi, jak długo potrwa proces Norymberga 2.0? Więc widzimy, co się dzieje teraz w Austrii, że został wprowadzony lockdown dla osób niezaszczepionych. Znamy sytuację z Australii. Pytanie, ile to potrwa czasu? It's the difference between the original Nuremberg trial and what we are thinking of is that when they conducted the Nuremberg trials, it was not one but many trials after the war. It was after the war. The war had ended. What we are doing right now and what we're planning to do is going to happen while the war is probably still going on. We hope that it is going to be over soon. I mean, it won't really be over because there's lots of cleanup work to be done. But I hope that it's only going to take maybe a few more weeks, maybe two or three more months, because they really have overplayed their hands. They're going wild. They're running amok right now.
But we're planning on having on conducting an international trial with maybe the 40 lawyers. Różnica między oryginalnymi procesami norymberskimi i tym, co będzie się działo teraz, jest taka, że oryginalne procesy miały miejsce po wojnie, więc kiedy już cała wojna się zakończyła, my planujemy działać wcześniej, bo oczywiście mamy nadzieję, że cała historia potrwa jeszcze 3 czy 4 miesiące, ale na pewno pozostanie po niej dużo sprzątania, więc to zabierze czas. Chcemy zorganizować międzynarodowe posiedzenie sądu, międzynarodowy sąd złożony z 40 prawników, również jednego pochodzącego z Polski. Chcemy to zrobić do końca roku. Chcemy, żeby to był prawdziwy proces sądowy z prawdziwym sędzią, świadkami i prawnikami biorącymi w nich udział, żeby głównym przesłaniem tego procesu były po prostu zeznania świadków, osób, które doznały jakiejś szkody czy krzywdy w związku z całą sytuacją, straciły swój biznes, straciły kochaną osobę czy nawet nerkę ze względu na jakieś efekty uboczne. Zostanie też wydany wyrok. Całość potrwa może 6 dni, ale będzie to tylko pierwszy proces, po nim nastąpią następne. Chcemy po prostu dać winnym przedsmak tego, co ich czeka w przyszłości. Ławą przysięgłych będą ludzie, którzy będą śledzić proces na streamingu live i to oni wydadzą tak naprawdę werdykt. Już pewne tego typu rozprawy mają miejsce, składane są takie pozwy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze, jak wspomniałem, niektórzy sędziowie zachowali swoją niezależność, ale najważniejsze jest to, że chcemy po prostu powiedzieć drugiej stronie, żeby poszła do piekła, gdzie skąd pochodzą. I have a question. Maybe for advice for parents and for children in relation to accident in Florida school where eight-year-old girl was suspended 38 times because she didn't want to put mask on. And many children right now all over the world in every country where this oppression takes place. Jaka jest rada dla dzieci i ich rodziców? Na przykład na Florydzie doszło do tego, że jedna uczennica 8-letnia była 38 razy zawieszana w szkole ze względu na to, że nie stosowała się do obowiązku noszenia maski. Wiele dzieci jest prześladowanych w szkołach, ich dostęp do edukacji jest ograniczany. I pytanie, jaka jest rada dla takich 8-12-latków i jak ich rodziców, jak mogą lepiej się chronić? These are the very same questions that we're getting from everyone. We spoke with members of the Los Angeles Police Department, which is probably the most famous police department in the world, except maybe for the New York Police Department, but LAPD stands for something. And they asked us the very same questions. What are we going to do? They're going to fire us if we do not get vaccinated. And in the beginning, there were, I think, 50% of the police force of 9,000 something police officers who were not going to play along. However, they have now reached a point at which I think maybe 10 or 15% will not comply. Everyone else has finally taken the shot because they're afraid to lose their jobs, because they have a mortgage to pay, they have children to support. But there are a few of these officers who are still standing tall. One of them, he appeared on our Corona committee. His name is Michael McMahon, and great guy. And he just sent me a message, a text message. He said, I'm not going to comply. They took away my badge. To pytanie zadają nam wszyscy na całym świecie. Na przykład byliśmy w kontakcie z policją z Los Angeles, bardzo słynny wydział.
i tam policjanci byli zastraszani, że jeżeli się nie zaszczepią, to stracą prawo wykonywania zawodu, zostaną wydaleni ze służby. 50% policjantów na początku z ponad 9 tysięcy postanowiło się zaszczepić, połowa nie, ale tak naprawdę ta liczba stopniała i teraz to jest tylko 10 czy 15%, która po prostu się nie zaszczepiła. Reszta się zgodziła na to ze względu na jakieś zobowiązania, czy to kredyt hipoteczny, czy dzieci na utrzymaniu, które ich przed tym powstrzymały, ale był jeden policjant, Michael McMahon, który powiedział mi, wysłał mi SMS-a, że mogą mi odebrać odznakę, mogą mi odebrać broń, ale ja się nie ugnę i będę stał przy swoim stanowisku. I ja też mam ten problem, bo wracamy w czwartek do Niemiec i będę bronił w procesie Wolfganga Wudaka, w procesie przeciwko tak zwanym fact-checkers, czyli osobom, które chcą, sprawdzają fakty, sprawdzają nasze teorie. Oni są tak naprawdę kłamcami, ale sędzia wysłał mi takie wezwanie, które miało 4 strony, w którym jasno pokazuje swoją władczą pozycję, że to on jest szefem, ja mam się dostosować, mam założyć maskę, mam przedstawić zaświadczenie medyczne, jeżeli zaświadczenie lekarskie, jeżeli tej maski nie założę, ale ma być to dokument kwalifikowany, czyli z ujawnieniem moich problemów medycznych, na co się absolutnie nie zamierzam godzić. Ponadto mam przedstawić negatywny test PCR, ale nie zrobię tego, bo całkowicie straciłbym wiarygodność. Myślę, że dzieci takie jak ta dziewczynka wysyłają bardzo mocne przesłanie, skoro 38 razy dała się zawiesić i nie ugięła się, to znaczy, że po prostu stoi przy swoim i myślę, że im więcej będzie takich ludzi, którzy będą w stanie powiedzieć nie, tym więcej będzie tych, którzy będą szanować takie postawy. Znam też przykład jednego faceta, który ma restaurację na plaży w Los Angeles, nazywa się Tony Romer i nie zamknął swojej restauracji nawet na jeden dzień, był nękany przez policję, która starała się siłą zamknąć jego restaurację, ale nie zrobił tego, na początku obawiał się, że zostanie z niczym, ale teraz ludzie z całych Stanów nawet lecą samolotem do Los Angeles tylko po to, żeby po prostu napić się kieliszek wina z dobrymi ludźmi, którzy po prostu stoją przy swoim stanowisku. Like with regards to the schools, what we can see in, for instance, in Austria, there's no obligation to have the kids in school. I don't know what the situation here in Poland is. In Germany, people are obliged to send people their kids to school. But in Austria, for instance, there are a lot of parents who decided not to let the children be under this torturous situation in the schools. And so they're getting together and forming like their own private schools or like teaching constellations outside of the official school system. And actually, this is also happening in Germany. Wracając do tematu szkół, w Austrii nie ma obowiązku powszechnej edukacji, więc rodzice nie muszą wysyłać dzieci do szkół publicznych, organizują swoje prywatne szkoły lokalnie i w Niemczech, mimo że taki obowiązek istnieje, stosowane są podobne praktyki, więc po prostu może to jest zaczątek nowego systemu, bo stary system udowodnił, że nie jest w stanie się utrzymać. Ważne jest, żeby współpracować na poziomie lokalnym, regionalnym, tworzyć małe sieci dostarczania produktów spożywczych czy dbania o zdrowie. My sami tworzymy taką sieć lekarzy, którzy badają przypadki powikłań poszczepiennych, bo lekarze, którzy szczepienia zalecają, są ku temu niechętni, nie zdają się nie widzieć tych powikłań, więc ważna jest współpraca i tworzenie sieci. Proszę Państwa, będziemy się powoli przygotowywać do zakończenia spotkania, ponieważ dzisiejszy dzień był bardzo napięty i męczący dla naszych gości. Dajmy jeszcze szansę internautom i potem może jedno, dwa pytania dodatkowo z sali. Bardzo proszę. Pytanie od internauty, pan Benedykt pyta. Niemiecki filozof Karl Jaspers przy okazji pierwszej Norymbergi określił znaną państwu zapewne kwestię winy na 4 poziomach. Jako winę kryminalną, polityczną, moralną i metafizyczną. Czy sądzą Państwo, że mamy dziś do czynienia z winą na wszystkich tych poziomach? Wina kryminalna rządów jest raczej dla wszystkich pewna.
Czy występują obecnie także pozostałe typy winy, pozwalające na realizację de facto globalnego ludobójstwa? Czy my jesteśmy współwinni? Criminal law is really simple. I used to think it's great, but it's so simple that it's no fun. What it always boils down to, because we look at criminal law on three levels. One is, was the act committed, the killing of another person? That's the act. The second level, once you have established that, is, was it justified? Was it self-defense, maybe? Most of the time, it's not. So on the third level, this is where all the action is this, for some reason, excused? Does the person... Więc myślę, że prawo karne jest dosyć proste. Zawsze uważałem, że jest wspaniałe, ale tak naprawdę sprowadza się do tych samych rzeczy zawsze, więc nie jest żadną zabawą. Więc działa na trzech poziomach. Przede wszystkim zastanawiamy się nad tym, czy przestępstwo zostało popełnione, czy na przykład ktoś został rzeczywiście zamordowany. Po drugie, czy da się ten czyn uzasadnić, na przykład czy było to w samoobronie. I po trzecie, czy można ten czyn usprawiedliwić. Czy wybaczyć, czy osoba jest naprawdę winna i czy można ją pociągnąć do odpowiedzialności. I właśnie w ostatni piątek dyskutowaliśmy na taki temat z francuską psycholog i ona powiedziała, że po prostu za tym stoją marionetki, które dokładnie wiedzą, co robią, bo robią to, żeby ocalić swoją skórę. Takie osoby jak na przykład Drozden, to jest naprawdę średniak, który starał się już wypłynąć przy okazji świńskiej grypy i teraz robi to ponownie i on tam nadal jest, bo jest po prostu sprawnym narzędziem do wykonywania poleceń, jest marionetką. I czy można jego pociągnąć do odpowiedzialności? Oczywiście, że tak, bo wie, co robi. Robi to właśnie, żeby ratować swoją skórę, więc musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Czy to przed sądem, czy na jakimś wyższym poziomie, myślę, że ta cena będzie i tak wysoka. One more thing. It all boils down to, can they plead insanity? We know what they've done, and we know that there's no justification. I kolejne pytanie, so czy te osoby mogą być uznane za niepoczytalne? Nie, nie mogą. Ja to też tego nauczyłem się jako studiując prawo, że nie można być uznanym za niespełna rozumu czy niepoczytalnym, jeżeli się wie, co robi i się kontroluje swoje czyny. Te osoby dokładnie wiedzą, co robią. Są psychopatami, ale nie są wariatami. Czy najważniejszym postulatem nie powinno być obecnie zbadanie składu tak zwanych szczepionek? Napływają wciąż nowe doniesienia z renomowanych laboratoriów, m.in. Kalkera, doktora Campry, Belliniego we Włoszech, Younga z laboratorium austriackiego, które przedstawiło wyniki na konferencji w Reutlingen. Niewątpliwie znajdują się tam struktury, których w tych preparatach nie powinno być. Tydzień temu dr Campra z Uniwersytetu w Almeria przedstawił definitywne potwierdzenie obecności pochodnych grafenu, najprawdopodobniej hydrożelu grafenowego na bazie poliwinylu, techniką spektrografii Ramana. To jest technika, która już umożliwia definitywne stwierdzenie, że są tam te pochodne grafenu. Badania mikroskopowe już wskazywały w czerwcu na to jednoznacznie. Badania mikroskopu optycznego i elektronowego oraz inne badania fizykochemiczne. Obecnie jest to dowód definitywny, który może być przedstawiony w sądzie. Hiszpanie zgłosili już tę sprawę do prokuratury i ujawnił się policjant, który tę fiolkę dostarczył. Także jest to znana droga, prawda, tej fiolki. Nie jest to żadna, że tak powiem, fake, prawda, fiolka, tylko to jest rzeczywiście tej firmy, jest ona oznaczona, ma oznakowanie. Od czerwca Pfizer nie wniósł żadnej sprawy o zniesławienie, prawda, jego firmy. Także wygląda na to, że ta sprawa może mieć największą szansę powodzenia,
Dlaczego? Ponieważ firmy nie mogą zasłaniać się tajemnicą handlową w tym wypadku, albowiem jest to niezadeklarowany składnik, a składnik ten jest toksyczny. Powoduje obustronne zapalenie płuc, jest silnie onkogenny, mutagenny, może doprowadzać do pełnej transfekcji, czyli edycji genów. Powoduje apoptozę, czyli śmierć komórek, stres oksydacyjny i wiele innych objawów, które właściwie zaliczane są do tak zwanego COVID-a. Jeśli nie udało się powstrzymać tego szaleństwa pseudometycznego w Kanadzie, prawda, państwo, czy w Berlinie, stosując wybieg, prawda, przeciwko Drozdenowi z tym testem PCR, właśnie też zastanawiam, dlaczego się nie udało. Jeśli nie udało się za pomocą wykazania nieobecności izolatu wirusa, na przykład Stefan Lanka z powodzeniem w wyższej instancji w Karlsruhe udowodnił, że wirusa nie ma. Obecnie jest wyznaczona nagroda 1,5 miliona euro na izolat. To też by była metoda bardzo szybkiego zakończenia tej całej zbrodni. Ale mi się wydaje, że najważniejszą jest jednak droga profesora Kampra. I teraz w związku z tym pytanie. Czy państwo zamierzają zaprosić tych badaczy, to jest około 10 laboratoriów w Bellini, bardzo prestiżowe. Bellini to są w ogóle ludzie, którzy byli związani z Barikiem, także to są naprawdę prestiżowe, renomowane laboratoria. Czy państwo zamierzają zaprosić profesora Kampra, Belliniego, Kalkera, żeby przedstawili całą tą swoją dokumentację, łącznie z tą najnowszą, już taką definitywnie stwierdzającą obecność grafenu toksycznego? Czy nie byłby to też, że tak powiem, experimentum crucis, które by położyło kres i umożliwiłoby natychmiastowe wstrzymanie szczepień do momentu komisyjnego zbadania tych preparatów? Mamy do czynienia ze zbrodnią ludobójstwa, ze zbrodnią przeciwko ludzkości. Explicite expressis verbis. Par excellence. We've been... behind the scenes, we are working with a lot of doctors who have, who are currently looking at the vaccines, and some of them work in normal universities, I mean, have normal jobs in universities and have not come out to the public yet. So they're giving the information also to us and to other doctors in the network. And actually, you know, we were involved in the pathology conference. I think you mentioned this. Because we paid for some of the autopsies that were performed, and where they the pathologist presented their findings in this conference, and also some preliminary results from looking at the vaccines. Tak, my współpracujemy z wieloma laboratoriami i lekarzami, ale robimy to nieoficjalnie, bo te osoby mają normalną pracę, pracują na uniwersytetach i po prostu nie są gotowe na to, żeby ujawnić swoje poglądy. Uczestniczyliśmy też w konferencji patologów, sami zleciliśmy kilka autopsji i chcieliśmy zapoznać się z wstępnymi wynikami tych sekcji zwłok. Na początku grudnia 2021 roku odbędzie się kolejna konferencja, która dostarczy nam kolejnej porcji cennej wiedzy. Spodziewamy się dowiedzieć tego, że te preparaty na przykład powodują nadmierny rozrost komórek rakowych, więc czekamy jeszcze na te oficjalne wyniki. Na pewno ważne jest to, żeby badać szczepienia i szczepionki, ale nie jest to takie łatwe, bo nie ma zbyt wielu specjalistycznych laboratoriów, które są gotowe wykonać takie badania, a te, które nawet jeszcze chcą współpracować, po prostu wiedzą, w jakim celu badania są zlecane, dlatego nie są chętne do angażowania się. Ale na pewno niedługo kolejna konferencja i dowiemy się wiele nowego. Dziękuję. Tutaj jeszcze pani z tyłu. Tam. Stowarzyszenie Nauczycieli, tak? Dobrze pamiętam. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja reprezentuję zawiązujące się Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności. My w miniony piątek złożyliśmy list otwarty do pana ministra Czarnka
w którym między innymi też opisaliśmy sytuację w polskich szkołach. Zbieramy te dane z pomocą różnych organizacji. No, rzeczy dzieją się bardzo złe, bo oprócz tego, co było tu mówione o maskach, w tej chwili uczniowie i nauczyciele, tak, którzy nie są zaszczepieni, są poddawani obowiązkowej kwarantannie, podczas gdy uczniowie, nauczyciele zaszczepieni funkcjonują tak, jakby nic się nie stało, mimo tego, że niekiedy kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik PCR, mają dużo bliższy. Mało tego, nauczyciele otrzymują wówczas, będąc na kwarantannie, 80% pensji zasadniczej, co to nie są duże pieniądze, proszę mi wierzyć, bo oprócz tego są różne dodatki, które tę pensję znacznie podwyższają. Niektórzy z naszych kolegów, koleżanek, bo mamy tutaj, to jest środowisko z całej Polski, już są po raz czwarty, piąty na kwarantannie, no to jest mniej więcej każda koło tygodnia czy 10 dni, no to jest co najmniej ponad miesiąc już, tak, obniżona pensja, przy czym są zdolni do pracy, zdrowi. I mamy tutaj no, to taką bardzo niedobrą sytuację też na wyższych uczelniach. Z ostatniej chwili informacja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pan rektor wydał zarządzenie, że studenci, którzy nie wykażą się szczepieniem, nie są zaszczepieni i nie wynika to ze względów medycznych, tylko jest to ich taka własna, dobrowolna decyzja, jeżeli będą na kwarantannie, będą mieli nieobecność nieusprawiedliwioną. To oznacza, że jeżeli będą tych nieobecności mieli więcej niż dwie na przykład z jakiegoś przedmiotu, chyba to chodziło o anatomię, to nie zaliczą po prostu przedmiotu. No, są to bardzo niepokojące sygnały. Dzieci, które się po prostu też boją, do tego stopnia, że mamy zgłoszenia, że dzieciaki małe są straszone policjantem, mandatem. 1-3, klasy 1-3. Boją się wyjść do toalety przez cały dzień, jak zapomną maski, wstrzymują potrzeby fizjologiczne. Jeden uczeń zwymiotował z tego względu, jak został potraktowany, bo nie miał maski. W jakiejś szkole dzieci usłyszały, że nie będą wpuszczone do szkoły, jak nie będą miały maski. No, dzieje się niedobrze. I teraz dwa pytania, które bym chciała tutaj zadać Państwu. Pierwsze to, jaka jest sytuacja w szkołach w Niemczech i w Austrii. Czy tu my jesteśmy jakimś ewenementem, czy to jest na skalę, powiedzmy, europejską, jeśli nie światową, czy to jest podobnie. No i druga rzecz, może jakieś porady, może jakoś mogą się Państwo podzielić doświadczeniami Waszych narodów. Już Pani tutaj wspomniała o tej edukacji takiej, no u nas jest edukacja domowa, prawda, pozasystemowej. My stoimy na stanowisku, na razie chcemy walczyć o polską publiczną szkołę. Tam pracujemy, płacimy podatki na tą szkołę i chcemy o nią walczyć. Mamy świadomość, że zawsze możemy założyć własne szkoły, możemy prowadzić nauczanie domowe i mamy takie propozycje, ale to nie jest ten czas jeszcze, tak to rozeznajemy. Więc pytanie, jakie rady byście mogli nam, czym się podzielić z waszego doświadczenia? Dziękuję. Ja dziękuję, ja tylko uzupełnię. Nie dalej jak wczoraj otrzymałem informację od naszej znajomej, która również działa wraz z nami, z Konfederacją Korony Polskiej. Jej syn, który zaczął właśnie płatne studia w Warszawie na Wyższej Szkole Filmowej, dowiedział się, że jak nie będzie zaszczepiony, to może się pożegnać ze studiami czesne kilkanaście tysięcy złotych. There's only one piece of advice I can only repeat myself. Don't play along, because this is not a choice between, well, I have to fall in line and get the shot, and then I will be able to go back to school. This is a choice potentially between life and death. People have to understand this. If they do know that these vaccines, which are not vaccines, can be deadly, then it's an easy choice. Just don't do it. Because the problem is, we can go and try and sue them in the courts of law. In Germany, the system has completely broken down. There's four areas of law in which you can go and try and seek justice. One is the administrative law courts. Forget it. The administrative law courts are always on the side of the administration. That's why they're called administrative law courts. They're the most cowardice people I know. Then there's the criminal law courts. You have to go see a prosecutor, a district attorney. These people are not independent in Germany. Even Staatsanwälte, the
They are the attorneys of the state. Ja mam tylko jedną radę, żeby po prostu nie grać z nimi w jednej drużynie. To nie jest tylko wybór między tym, czy się zaszczepimy, czy nie zaszczepimy, tylko wybór między życiem a śmiercią. Bo ta szczepionka może mieć śmiertelne skutki, więc kiedy sobie to uświadomimy, to wybór jest raczej prosty. Jeżeli chodzi o system niemiecki, system niemieckich sądów, przed którymi moglibyśmy dochodzić sprawiedliwości, to on nie działa, bo mamy trzy rodzaje sądów. Sądy administracyjne, które w Niemczech głównie służą administracji, zgodnie z nazwą. Sądy karne, które i prokuratorzy, którzy są również polityczni i nawet Sąd Europejski, Trybunał Europejski przyznał to, że nie mogą być uznawane za niezależne sądy. Dlatego też niemieccy prokuratorzy nie mogą wydawać międzynarodowego nakazu aresztowania, bo istnieje podejrzenie, że być może Angela Merkel po prostu używa ich jako narzędzia, żeby kogoś dorwać. Sądy cywilne to jedyne, które jeszcze pozostawiają jakąś nadzieję, ale nie jest to oczywiste, więc musimy po prostu utworzyć swój własny nowy system prawny i wytworzyć swój równoległy wszechświat, bo tego systemu już nie uda nam się naprawić. I ten nowy wszechświat musi mieć trzy wymiary: gospodarczy, edukacyjny i prawny. Szczególnie ważna jest edukacja, bo musimy nauczyć siebie i nauczyć nasze dzieci, żeby zadawać pytania. W przeciwnym razie staniemy się robotami. Populacja dąży do zagłady, ale na pewno ktoś zostanie i oni chcą, żeby te osoby po prostu były niewolnikami. Więc jeżeli ktoś by powiedział mi o tym rok temu, to zaleciłbym, żeby skontaktował się z lekarzem i wziął swoje leki, ale tak naprawdę okazało się, że nam już się kończą teorie spiskowe, bo one wszystkie okazują się prawdziwe, więc zalecam to, żeby się łączyć, żeby tworzyć swój równoległy wszechświat i czekać na dobry moment, żebyśmy wtedy wszyscy powstali i po prostu powiedzieli nie tym ludziom, których miejsce jest w piekle, skąd pochodzą. Proszę Państwa, świetnie by się nam jeszcze gawędziło pewnie i godzinami, ale niestety nie możemy dopuszczać do jeszcze dłuższego przebywania tutaj. W związku z tym ja serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Jeszcze na koniec pytanie tutaj naszej pani Beaty, tłumaczki, która bardzo nam pomagała w czasie pobytu gości z Niemiec. Bardzo proszę pani Beato. Dzień dobry, zostałam już przedstawiona, Beata Marchewicz z tej strony. Teraz proszę o tłumaczenie z angielskiego. Z polskiego na angielski. Ja mam do Państwa, po pierwsze, bardzo, bardzo dziękuję, że tutaj wszyscy Państwo przybyli, na pewno organizatorzy też podziękują, ale moją intencją, mojego tutaj wystąpienia jest, żeby Państwu jeszcze raz uzmysłowić, że każdy z nas jest takim małym kamieniem, który tworzy dużą mozaikę. Ja poznałam się w mediach społecznościowych, na przykład panią Dominikę też znam z mediów społecznościowych, tylko z widzenia, w tej chwili ją poznałam osobiście. Poznałam panią Wiesławę z Gdyni. Pani Wiesława z Gdyni zapytała mnie się, czy znam doktora Fulmisia, że bardzo by chciała, żeby przyjechał do Polski. To powstało przez profesora Zajączkowskiego. Jak to dotarło do profesora, nie wiem, na pewno ma też tam swoją historię. Ja poznałam doktora Fulmisia, dlatego że byliśmy w pociągu jedynymi, którzy nie mieli maseczek. Zobaczyłam tego pana i sobie pomyślałam, o proszę, następny odważny, to już nie jestem sama. Weszliśmy w rozmowę i tak spotkaliśmy się tutaj. Obojętnie, gdzie mieszkamy, czy mieszkamy w Polsce, czy mieszkamy w Niemczech, czy mieszkamy w Rosji, nie dajmy się podzielić. Jesteśmy sąsiadami i musimy ze sobą dobrze żyć. Wbrew wszelkim jakimś historycznym sprawom, o których musimy pamiętać i wbrew stereotypom. Mój wujek, ja pochodzę z okolic Gdańska, mieszkam prawie 30 lat już w Niemczech. Mój wujek przeżył tylko i wyłącznie dlatego, że jego kolega ze szkoły rozpoznał go, że on jako jedyny go bronił. Ten kolega był Niemcem, którego jak już dochodziło do wojny, Polacy zaczęli odsuwać od zabawy. On sobie to zapamiętał i mojego wujka wysłał na roboty do Gdańska, bo pochodzimy z okolic Gdańska, z Kościerzyny dokładnie, i nie wysłał go do obozu koncentracyjnego, kiedy swoich innych kolegów Polaków tam wysłał. Czyli razem współpracujmy, bo historię w tej chwili uważam, że my piszemy.
Policjanci, tutaj padło słowo policjanci. W Niemczech jeden policjant też się odważył. Ubrał swój strój galowy i też się pokazał. Musi być ten pierwszy kamień. Dzisiaj od Państwa usłyszeliśmy o wojskowych, że wojskowi w Polsce się podnoszą. Nie wiem, czy to jest w Niemczech, ale już w tej chwili, w trakcie, kiedy tutaj była rozmowa, już nagrałam spotkanie, jutro spotykamy się z wojskowymi, którzy wstają i się podnoszą. Czyli studenci powinni się podnieść. Nie ma czegoś takiego, że się ich wyklucza. To jest świetny czas, to jest czas zabaw, ale też to jest zwariowany świat, jak się studiuje. Nie odbierajmy im tego, nie odbierajmy tego dzieciom, nie odbierajmy studentom. Musimy się wszyscy łączyć i najlepiej na początku poza granicami, żeby ci, którzy się jeszcze boją, żeby też powstali i żeby razem jednak walczyli, żeby to jak najszybciej skończyć. Tylko tyle chciałam powiedzieć. I oddaję teraz sprawę jeszcze krótko mikrofon dla naszego operatora, znanego filmowca, bo też chcę powiedzieć, dlaczego on tutaj to wszystko filmuje. You might be surprised that I've been running around here with a camera. I hope it was not too annoying. I mean, as you see, I like to be on stage too. Pozwolę sobie też zabrać głos, więc ja jestem tym facetem, który biegał tu z kamerą. Byłem na scenie nie dlatego, że mam parcie na szkło, tylko po prostu tworzę film dokumentalny. Od ponad roku śledzę Vivian i Rainera. My name is Robert Siebes and we are also responsible with Over Media for the transmission of the Corona Inquiry Committee. And we also produced films like Trust 2, you saw it, so some people might have seen it. I'm speaking to you now for so if somebody doesn't want to appear in the documentary, please come. Więc mam tylko krótką informację, jeżeli ktoś nie życzy sobie, żeby jego wizerunek został wykorzystany na potrzeby tego filmu, to bardzo proszę do mnie podejść i to ustalimy, a jeżeli będą Państwo zainteresowani filmem, to będzie on dostępny na odpowiedniej stronie internetowej. Ja jeszcze dodam, żeby Państwu nie było przykro, że my już kończymy i tak pod presją czasu troszeczkę działamy, że nic straconego, ponieważ uruchomiliśmy właśnie naszą stronę internetową norymberga2.pl, gdzie można zaglądać i zgłaszać wszystkie przypadki, które naruszały prawo w myśl tak zwanej walki z pandemią, a więc wszystkie przypadki zgonów, wypadki uszczerbków na zdrowiu wskutek zamykania szpitali, zamykania dostępu do leczenia zwykłym ludziom w trakcie tak zwanych lockdownów i wskutek niepożądanych odczynów poszczepiennych. Także jest to materiał ogromny do przepracowania. Na formularzu znajdą Państwo możliwości wpisywania tych wszystkich przypadków, które Państwa spotykają, ale również można śledzić dokonania pana Rainera Filmisia i pani Viviany Fischer i całej plejady innych działaczy na rzecz wolności, tak można powiedzieć, z Niemiec i nie tylko, poprzez ich stronę internetową, gdzie są filmy, gdzie jest masę sesji pokazanych, dyskusji, gdzie są wszystkie fakty przytoczone, o których my tutaj tylko lekko wspomnieliśmy, z ekspertami, z prawnikami, z lekarzami i innymi specjalistami. Ja bym teraz poprosił Państwa Filmisia i panią Fischer, żeby podyktowali może nazwę tej strony, gdzie jest dwujęzyczna, ona jest dwujęzyczna, niemiecka i angielska. Yes, it's simple. It's the German word for Corona Committee. It's Corona. Więc adres strony jest prosty, to jest niemiecka nazwa Komitetu do spraw koronawirusa, to jest korona myślnik Auschwitz.de. Jest specjalna zakładka z językiem angielskim. Wszystkie nasze sesje są tłumaczone symultanicznie, odbywają się live. To są 5-7 godzin nagrań. Każda sesja, są one podzielone również poprzez poszczególnych gości. Serdecznie dziękujemy naszym gościom z Niemiec, pani Viviane Fischer, pan Rainer Filmisch i pani tłumacz doskonała. Bardzo dziękujemy.